jest, pan minister prezenci go otwiera. Mam nadzieję, że będzie pamiątka z Ostrowa Wielkopolskiego, jakaś to tam była. Tak właśnie, o tak. Co to tam jest? Same dzisiaj mamy niespodziany się. Więc długo. To jest przyjemniej, swobodniej. Dziękuję za te drzwi, bo to jest produkt codziennego użytku, więc bardzo przydatny i bardzo trafiony. Życząc tylko smacznego, bawcie się dobrze. Myślę, że ten jubileusz to wielki wam sukces i liczę, że na kolejne mnie jeszcze zaprosicie, panie prezesie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie dzień się, dobry, się. Jeżeli komuś nie mówiłem dzisiaj dzień dobry. Witam serdecznie i cieszę się bardzo, że inwazja smerfów jest dzisiaj w Wysocku Wielkim. Niebieściutko się zrobiło tak, że od razu niebo też niebieskie się zrobiło. Pogoda na zamówienie. Myślę, że państwo będziecie się tutaj dobrze bawić. To mówię w imieniu gospodarza gminy wójta Piotra Kuroszczyka, gospodarza powiatu pana starosty Pawła Rajskiego, który już zupę próbuje. No i gdzieś tutaj jest gospodarz nas tutaj, aha, województwa marszałka Krzysztofa Grabowskiego. No i oczywiście gospodarza Wysocka Wielkiego, pana sołtysa Ryszarda Dymnego. Myślę, że tutaj będziecie się dobrze czuli, bawili. Życzymy sobie smacznego, no i fajnie, że się integrujemy. To jest sprawa najważniejsza, że się integrujemy. Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. To dla pana ministra i dla pana posła. Pan poseł do pana do środka, pan minister do środka proszony. Pan minister i pan poseł do środka proszeni. Pan minister i pan poseł do środka. Posła do naszego uniwersytetu. Suwacz wolny.
Dwie morwi słowa.
Yeah.